Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Zapewne większość z Was doskonale zna kadry, które macie właśnie przed oczami. Widoczny jest na nich wystrzał pocisku z ładunkiem nuklearnym z dzieła M65 Atomic Annie. W tym materiale przybliżę Wam tę ciekawą konstrukcję. Miłego oglądania. Po II wojnie światowej na świecie rozpoczął się nowy konflikt. Zimna wojna, której jednym z elementów był nuklearny wyścig zbrojeń. Zachodnie mocarstwa, Związek Radziecki oraz Chiny cały czas opracowywały kolejne rodzaje uzbrojenia wykorzystujące destrukcyjną siłę atomu. Prace nad artyleryjskim nośnikiem broni jądrowej w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się już w 1944 roku, lecz problem stanowiła miniaturyzacja, a raczej jej brak. Technologia wówczas nie pozwalała na stworzenie odpowiednio małego pocisku. Projekt wznowiono w 1949 roku, gdy pozwolił na to postęp techniczny. Jego kierownikiem był Robert Schwartz. Prototyp atomowej Ani otrzymał oznaczenie T-131. Stworzono go w oparciu o konstrukcję niemieckiego działa kolejowego, K-5, zwanego Szczupłą Bertą. Miał kaliber 280 mm i przystosowano go do wystrzeliwania pocisków T-124 z 15-kilotonowymi głowicami nuklearnymi. Maksymalny zasięg rażenia wynosił 32 km. Działo zostało osadzone na dwóch ciągnikach siodłowych, M249 i M250, opracowanych przez Kenworth Motor Company. Przed strzelaniem były one odłączane. Działo pozostawało na ziemi. Rozłożenie zestawu zajmowało 12 minut. Złożenie 15. Wiosną 1951 roku rozpoczęto testy. Zakończyły się sukcesem, a wojsko było pod wrażeniem. Dlatego jeszcze przed próbami strzeleckimi zamówiło 20 zestawów artyleryjskich. Koszt jednego wynosił 800 tysięcy dolarów, co w obecnym czasie stanowi równowartość 7 milionów. Rok później oficjalnie weszły one na wyposażenie armii amerykańskiej. 25 maja 1953 roku o godzinie 8:30 czasu lokalnego na poligonie atomowym Nevada działo M65 Atomic Annie oddało swój pierwszy i jedyny w historii strzał. W próbie udział wzięli m.in. delegat Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, admirał Arthur Radford i sekretarz obrony Charles Wilson. Pocisk z głowicą jądrową został posłany na odległość około 11 km, eksplodował 160 metrów nad ziemią. Jako że skuteczność broni została ostatecznie potwierdzona, jej zestawy rozmieszczono w RFN oraz Korei Południowej. Szybko okazało się, że działo było bronią przestarzałą i niepraktyczną. Jego osiągi i niezawodność robiły jednak wrażenie, więc pełniło rolę straszaka. Zestawy M65 wycofano w 1963 roku, gdy opracowano atomowy pocisk kalibru 203 mm, możliwy do wystrzelania z samobieżnej haubicy M110. Do naszych czasów zachowało się 8 egzemplarzy M65 Atomic Annie. Można je podziwiać w muzeach. Ja tymczasem bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!